Witam was moi drodzy, ja jestem Siegfried Q, a to jest Team Fortress 2 i dokładnie to, na co czekaliśmy, czyli pierwszy, znaczy czekaliśmy, część z was czekała, a część niekoniecznie, tak? Część jak pierwszy dzień poniedziałkowy tygodnia z żołnierzem. Dlaczego tam się jakaś czaszka pojawia? Co to jest? Szybko źródło zdobycie blokuje leczenie, zaznaczenie... Nie jestem. Krótkim szpiegiem jestem. Piąteczka ziom. Jak mi! Ohohoho, to było ładnie. Tutaj. My kopaliśmy. Czy to jest jakiś kurde... Jak to się mówi? Ej, pany, mów coś. Co? O, jesteś, siema. No, siema. Gdzie jesteście? Jakiś jest na spawnie. Ale jaki mały Joki od Sankili. Tak czy siak w ogóle, kurczę, widzicie, jestem jakiś taki mało rozmowny, bo... Czu ludzie gadają, nie wiem. Tak czy siak, tak czy siak. Tydzień z żołnierzem. Tony. Miejmy nadzieję, że będzie Tony, fajnie. To ja. Jacyś koleś się do tego gadają, nie bardzo. Nie zbyt mnie to również interesuje. Panu? Panu? A, tam zginął sobie ten, jak mu tam, Pyro. Ewentualnie Pyra, bo nadal nie dotarliśmy, nie ustaliliśmy, czy to jest on, czy ona. Jedni mówią tak, a drudzy tak i w końcu nie wiadomo. Jednak bym obstawał przy tym, że to jest facet, no ale to tylko i wyłącznie moja opinia. A, zabiłem go. Kto by pomyślał, widzicie, jestem dobrym żołnierzem. Ha, nie trafiłeś nim lakiem. Oh yeah. To jest to ja rozumiem, nie? Nie to tam jakimś adehadycznym skautem, tylko żołnierzem. To jest siła, to jest moc. To jest strzała w kolano, do cholery. I mnie przerzuciło do czerwonych. No nie, czemu dopiero po tym jak przejąłem punkt? Nieuczciwe, czuję się oszukany. To nieuczciwe, że zamawiasz ciepły kotlet, to dostajesz zimną rybę. Plus 5 do fajności, jak ktoś wie, do czego to jest referencja. Odniesienie i w ogóle. Tak czy siak, więc coś tam... I tutaj odpowiadając na ewentualne pytania... Wejdź do teleportu. Albo dobra, na razie jeszcze, nie będę na razie nic tam. Ej, Marsuma, wejdź do teleportu. Ten moment, ale nieważne. O nie, nie udało się. To jest mój ulubiony zestaw broni, ewentualnie zamiast rezerwisty, zwykły shotgun. Nawet rezerwista są tyle fajne, że po zmianie broni podskakujące cele, dodatkowe obrażenia, co mi się bardzo podoba. Plan ucieczki to jest dawny equalizer. Nie miał tego naznaczenia śmierci, nie bardzo rozumiem co to jest w ogóle. I prawie za to i ci również, ale jakoś wolę chyba ten plan ucieczki. Miałem wyrównywacz klas, o właśnie, taki miałem wyrównywacz klas w wersji właśnie Strange, czy tam Kuriozum, tylko że po jakimś tam update'cie to mi się zmieniło na plan ucieczki. Bardzo mnie to poirytowało, bo przyznam, że plan ucieczki wydaje mi się jednak fajnie gorszy troszkę. To znaczy nie śmiercią, za cholerę nie wiem co to jest, poza tym, że mam czaszkę nad głową. No i oczywiście czarna skrzynka, która jest według mnie wspaniała, ponieważ każdy trafiony przeciwnik leczy nas o 15 HP. Świetna rzecz, bardzo zwiększa naszą, jakby to powiedzieć, wytrzymałość. Albo nie tyle wytrzymałość, co naszą przetrwalność. Czy to jak często przetrwać możemy na polu walki, czy jak długo, no, jak często. Aha. No w sumie jak często też. Wolałem 3 razy strzelić, bo to on mógł używać tego Deathringera tak zwanego. Czyli, no nie pamiętam jak się nazywa Deathringer po polsku, ktoś mi jest w stanie przypomnieć? Dzwon zmarłego, zostaw, już zostaw, jest. Zostaw, panda. Zostaw to. Panda, zostaw to. Panda, zostaw to. U nich jest jakaś panda? Nie widzę żadnej panda. A jest panda gaming. Okej. Już myślałem przez chwilę, że to szpieg, ale przejmuję punkt z nami, więc szpiegiem na pewno.
Ewentualnie dobrym przedmiotem również dla żołnierza, jaki często używam właśnie w tego typu mapach, jest o pałka sokista. Szybciej przejmujemy wtedy punkt. Tak samo jak przy pomocy skauta, wtedy mamy podwójne tempo przejmowania. Nie ma! Ma ktoś metal z odzysku? Ja chyba mam, ale dlaczego miałby się nim dzielić? W ogóle, kurczę, przyznam wam, że po tym jak grałem ostatnio tylko skautem, zaraz jak się przerzuciłem na żołnierza, to ta gra się wydaje jakaś taka pobojna, monotonna. No trudno. I rzeczywiście gdzieś to buduje. Ha! Nie w tym życiu. Dzień dobry. Ha ha! Gdzie on? Pan chyba nie zauważył, że minął niebieskiego żołnierza? Lol. Bronisz to! O, wykończyłem kogoś. Znaczy on się w sumie sam zabił, ale ostatni raz przed śmiercią otrzymał obrażenia ode mnie. O nie, to była ironia! Satany? To była ironia! Tak. Trudne spokój. Ej no. To było niesprawiedliwe. Bardzo nieładnie się zachowałeś, drogi Pyro. Ej, jak mi się da? O, odejdź! Alercia. Zielak, dam ci skill endziara za niego. Dam ci ryzykowny ratunek za to. Co to jest ryzykowny ratunek? Ja wiem, to jest to dla inżyniera, ja tego nie mam chyba. Ok, zielak, naprawię teleport. Czekajcie, ja mam metal z odzysku. Wszystko może jak raz. Myślicie, wymienicie? O, szpieg! Cholera. Widzicie, człowiek się zamyślił nad tym ryzykownym ratunkiem. I teraz, kurczę... A, coś mi się źle kliknęło. O. Nie, nie chcę tego. Chcę katalog. Inżynier. Ryzykowny ratunek. Jak tam były statystyki, chcę zobaczyć, bo no, mógłbym się wymienić, mi tam ten metal nie jest potrzebny do niczego. To nie jest to, nie? To jest efekt Euroki. O, to co? Jakie śmieszne okularki. No, też fajne. Świąteczny samochód. Używam metalu, aby nosić konstrukcję centrum głości. Strzały mogą naprawić przyjazne konstrukcję. Mniejszy magazynek, zapas... Ejtony, wbij na czat. Główne jest możemy samo ci na podniesienie się na śmierć po podniesieniu konstrukcji. Ojejku. To jest na jakiś czas. Tak bardzo jednak mi się ta broń nie podoba chyba. Bronić, ludzie. Nie bronić, przejmować. Braliśmy. O, byłem najlepszy. Co raduje mnie ten fakt. O, zmiana mapy. No dobra, niech będzie. Skoro serwer zmienia mapę, no to niech zmienia. Czemu poziom? Poziom to może być... Nie wiem. W platformówce są poziomy, o. Kiedyś ktoś się właśnie o mnie przyczepi, jak powiedziałem, że planszę zmienia serwer, o. Także planszę to mam w szachach. Albo w Chińczyku. Tutaj jest mapa. No i w sumie jak będzie się nad tym zastanowić, to prawidłowe podejście. Zabaju! Przydałby mi się na żołnierzu jakiś shotgun typu Strange, Kuriozum czy coś. Nie pogardziłbym, nie powiem. Niestety, nie, jak ktoś ma to oczywiście przyjmę, aczkolwiek nie wiem czy jestem w stanie dać coś w zamian. Jest za sobą. Ja mam tu coś ciekawego, nie. Jakby ktoś miał jakiś shotgun dla żołnierza, na pewno nie pogardzę. Uśmiechnę się i w ogóle. Ale drużynę wybrałem. Ale drużyności nie pasuje. Mały JJ. Miałem kolesia na uniwersytecie kiedyś, studiowałem jeszcze, hoho, dawno temu, który właśnie miał inicjały JJ, nie będę mówił jak się nazywa, bo nieważne właśnie, ale zawsze jak pisał do kogoś maila, do jakiegoś studenta czy coś, to się podpisywał JJ. I potem przyjęło się wśród studentów, że wszyscy na niego mówili JJ, bo J czyta się jako J, tak właściwie w angielskim, więc dostałem sysymysa. Jako, że i tak czekamy,
Nie, nic ciekawego. Co to? Myślałem, że to jakiś sprite. Albo spray, sorry. Dzień dobry, Bartku. A ja na głowie ten. Polowy nagrywacz, jak to się nazywa? Nie, to chciałem kliknąć. Polowy rejestrator pola walki. No. Tak to się nazywa. Ja już mam pierwszą krew. Taki oszukista. W ogóle ile szpiegów? Ja pierdzielę, trzech naraz. Z czego tylko jeden nasz. Piękny critical. Czemu nam przejmują drugi punkt? Bronić tego ostatniego, ludzie. Jakiego ostatniego? Dopiero dobrze, drugi. Buduj się, Krzysiek, 7-1. A, on chce przygotować obronę ostatniego, bo zakłada, że drugi za chwilę stracimy. To dopiero bojowe podejście. Ten się nie rusza i jeszcze nie zginął, to jest w ogóle zabawne. No kurde, ale no, wystarczająco dostałem, nie myślę. O! Kurczę. Moja pierwsza śmierć. Jak ja to mówię. Co on niby lubi? LOL. Wiedziałem, że to był śpiech. Znaczy, to był szpieg, że to był dzwon umarłego i zaraz się pojawi gdzieś. Ciśnijmy, ciśnijmy! Pa, 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 pa. Trzeba rozwalić przeciwnika. Mincie! Ach, ale dwóch zabiłem, nie ma tragedii. Chociaż pewnie jeden z nich to już piek używający, jak tego, jak mu tam leci. A ba 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 ba, dzwonu zmarłego. Śmiesznie wygląda ten ryzykowny ratunek. Dlaczego nasz piek jest u nich na respie? To jest trochę oszustwo. Pomijam fakt oczywiście, że ci kolesie współpracują, że w ogóle już nie fajne z ich strony, no. Takie trollowanie proszę. A, zabiłem dwóch, maggot. Maggot to jest w ogóle taki stworek, to jest, kurczę, to nie wiem jak to się nazywa. Pięknie z nieba. Szpiegiem. Ale go pięknie. Nie jest paraluch, tylko ten larwa? Coś takiego, ale larwa chyba się dużo na maggot. Nie, jestem naj... O, nie jestem najlepszy. O, to ma tak. A, bo ten szpieg, który u nich na respie jest najlepszy. Jajajajaj. Moje HP kurczy się odrobinę za szybko. Na szczęście przeczytałem wojnę. Tak, przeczytać wojnę? Jak można przeczytać wojnę? Wojnę można obejrzeć, można uczestniczyć w wojnie. Można chyba ewentualnie też ten. Obejrzeć wojnę, no. Brać udział w wojnie, ale przeczytać. Chyba że jakąś książkę typu Wojna Światów, a tutaj czytałem wojnę, to będzie krót myślowy. Oczywiście jest też taka opcja. Ała! Ale mnie pyro zjechał, a mnie zjechał szpieg jakimś dziadostwem. To na mnie pyro zjechał. O, przegraliśmy. Jak to możliwe? Joe DeBro. Okej. Okay. Zacny nie. Szkoda, że nie ma czasu, w jakim oni wygrali, bym wiedział, czy my wygramy szybciej. Wy możecie przewinąć filmik i zobaczyć, ja nie mogę. Magazynie kupi... Kamizelka od Demomana chyba? On ma taki kołnierz. To jest... Aha, od tego lekarza, od skauta... Od tego snajpera, od inżyniera, od potrójny kask, czyli to... Pyro. Znaczy garnitury i potrójny kask zakładam, że to od szpiega, że różne przebrania to ma. O fuj. Nic nie widzieliśmy. Co mi działo bijecie wy? Wy ludzie niedobre wy. Ja ci będę bił działo, a masz ty działo.
Ulepszam pięściami, oh yeah. To się nazywa teamplay. Nie! Zajebiście, że mnie medyk wyleciał. Ja na przykład zabiłem siebie i tego szpiega po raz drugi. Ech. Myślę, że... O! Egzekutor! Tego chyba nie mam. Nawet dwa egzekutory, proszę bardzo. Znaczy ja już nie miałem egzekutora? Chyba nie. To jest, co mam dwa w końcu czy nie? Może to w plecaku będę widział. Powinien być na końcu, nie? Nie, no jeden egzekutor. Dziwne, widocznie jakiś błąd w grze. A już chciałem powiedzieć, że mogę komuś oddać jeden, ale... Letni kwit bagażowy, co to jest? To na pięćki. Coś się narratorka nie cieszyła. Czego? Że przejęliśmy punkt? No na cóż! Pięćki, drugi. Haha, umarłeś. Dzień dobry. No, dobrze. Ale was wykiwałem. Mnie zaraz tutaj zobaczą i zabiją. Umarłeś. Ach, ja też. Nie widziałem go w ogóle. Dziwne. Zabijmy dziś wroga. Ja w ogóle nie... Nie, już przed chwilą myślałem, że ten... Nasz minutnik już dzwonił, a ja w ogóle zamuliłem i nie widziałem. Dlaczego tu jest skrzynka? A mam jeszcze 2,5 minuty na wymiatanie żołnierza. I będziemy to jak najbardziej wykonywać. Dlaczego nie? Ała. No ale nie wiem to. Imbo komara. Ktoś metal. Nie mam, ale tutaj już samym gościem. Mam nawet dwa. Nie, to jest odzysku. To miło. A, gruby! Wcale nie jestem gruby. Może troszkę. To było niemiłe z jego strony. Oje, yeah, critical, dominacja i w ogóle jest fajnie. Partie by się przydał. Co by się przydało? Będziesz szpieg, ja to wiem. Ha! Zginąłeś! Nie będzie pyro niszczył mi wyżyczki. Czemu tego ja przyjmuję punkt? No pomóżcie mi, nuby. Kto to Siegfried? Ja. Ktoś mi tu robi reklamę. Nic to nie mówi. No, nie każdemu mówię, nie każdemu się oglądać przecież, prawda? Są ludzie, którzy dobrze grają w TFA i poradnicy nie potrzebują na przykład, albo którzy uważają, że nie potrzebują czy coś. No i tyle, nie? Oglądnij. Nie. TF2 na wesoło, czy jakoś tak? Jesteś blisko, to są poradniki na wesoło, mój drogi przyjacielu. Krzyśku71.pl. I koniec czasu. Czyli zgodnie z naszą standardową zasadą, którą ja sobie wymyśliłem sam.
Teraz umrę i na pewno śmierć i wtedy kończymy ten odcinek. Dzień dobry panu. Nie! Nie! Nie powiadam! Zginąłeś! A w tyczynia, żeby zgasić się. Ała, to bolało. Na szczęście znowu wezmę apteczkę i jeszcze trochę pożyję. No dobra, to chyba skoro tak długo żyję, to w takim razie do tej śmierci tylko umrę i koniec odcinka. Bipa. Śmieszny. Wow. Trzeba mi się zabiłem, ale siara na koniec odcinka. No nic, to było na tyle. Widzimy się we wtorek. Trzymajcie się i do następnego. Hej!